Zagramy dzisiaj w Holische Nachbarn, czyli niemieckich sąsiadów z piekła rodem. Gra jest na podstawie serialu o tym samym tytule. Jest tutaj 8 poziomów. Gra jest o wiele gorsza niż oryginalni sąsiedzi. Przede wszystkim nie widzimy wrogu, co robi sąsiad, więc musimy obserwować tutaj, w samej grze, co robi. No i gra jest na czas i tego licznika nie da się wyłączyć. Sprawdziłem sobie pierwszy poziom. Dobra, bo sąsiad teraz tutaj zejdzie na dół, więc uciekamy. No ciekawe, czy zdążę. No i już mnie złapał. Animacje są strasznie powolne. Jeszcze nawet drzwi się nie otwierają, tylko postacie przenikają. No i straciłem jedno życie, ale przedmioty mi zostały. Śmieci dajemy do pudełka po pizzy. Będę musiał na czuja używać tych przedmiotów, no bo nie znam niemieckiego. No ale pierwszy poziom sobie dla testu przeszedłem. Tutaj jest jeszcze płyta CD z wirusem. Tak zgaduję, że z wirusem, bo jest napisane wirus. No i używamy na laptopie. No i to jest cały pierwszy poziom. Burian przestudiował niemiecki let's play z tej gry, żeby móc pomagać dzisiaj. Więc jak nie będziemy wiedzieć, co robić, to Burian pomoże. Drugi poziom fitness. Jakiś śrubokręt chyba. Nie wiem, czy da się tutaj gdziekolwiek schować. Obawiam się, że nie. Myślałem, że do tej szafy będzie się dało. O nie, i on... O fuck, on tutaj idzie. O kurde. Z tym może być największy problem. Z zapamiętaniem ścieżki poruszania się sąsiada. W sumie musiałbym najpierw poobserwować, co on takiego robi. No dobra, tutaj sobie ćwiczy. Ciekawe w ogóle, o czym jest serial, na podstawie którego jest gra. Ten serial, z tego co patrzyłem, jest z połowy lat 90. Jakiś 94, coś takiego. No mam śrubokręt, no to powiedziałbym, że tutaj w tej siłowni będzie trzeba... O kurde, no i nawet nie zauważyłem, że on tutaj idzie, no bo skąd miałem to wiedzieć? Ten jingle trochę jak marsz żałobny. No dobra, śrubokręt. Burian, no to w zasadzie możesz już mówić, co robić. No i coraz więcej pomieszczeń się odblokuje z tego, co widzę przy kolejnych poziomach. Teraz mamy już dolne piętro. No i no tak, on tutaj przyjdzie. No i co, on tylko
idzie z siłowni... A kurde, na górę też idzie, no tak. Okej, okay, czyli ta ścieżka jest trochę bardziej skomplikowana. No tutaj pewnie coś będę mógł pomieszać. O, może to z tym? No ale... za chwilę. Co sądzicie o tej grze? Nie, on chyba... O Jezu, o fuck. Szybko, szybko. Ej, no przecież... Przecież już byłem przy drzwiach. Ale graficznie całkiem ładnie ta gra wygląda. No w zasadzie moim zarzutem jest jedynie prędkość animacji. Nie. A do lodówki? Jak mu to dam? O, dobrze. Burian, muzyka klimatycznie pasuje do oryginalnych sąsiadów. Piotr, co ma Among Us do sąsiadów z piekła rodem? W ogóle wiecie, że ja tę grę dorwałem na eBayu za 50 zł. Ona absolutnie nie była warta swojej ceny, ale kupiłem ją w ramach takiej ciekawostki. No i kurde, znowu to samo. Trochę się zagadałem i miałem już tutaj zejść się schować. Od nowa lecimy. A, chwila. Tutaj zawczasu wezmę ten śrubokręt. No kurde. A, to było tutaj w szafce. Z apteczki, czekaj, czekaj. A, apteczka w łazience. To czekaj, to w sumie od razu tam pójdę. Jakieś jabłko jest, to pewnie mydło wpłynie. O, tutaj mogę podmienić? No nie za bardzo, a wlać po prostu to mydło do rybek? Też nie. Dobra, teraz wreszcie wymknę się. No dobra, ale są 4 żarty do zrobienia, a ja zrobiłem tylko jeden jak na razie. To gdzie jest 4. przedmiot, Burian? No i kurde, jeszcze ten czas leci. On się tam chyba dezodorantuje, coś takiego. No i teraz nie wiem, czy zdążę... W tym czasie, bo on by musiał jeszcze w sumie 2 rundki zrobić, skoro potrzebuje z siłowni coś wziąć.
to bym musiał w sumie jeszcze tę rundkę skończyć i zrobić kolejną. Tutaj mu rozkręcę. No, weź to. Chyba zadziałało? O, a mogę się tu schować? Nie, tutaj chyba naprawdę nie ma żadnych kryjówek. Kurde, i teraz musiałbym tutaj pójść, tak? No, przechodź! Jezu. No i teraz czekam. Tylko czy zdążę? I czy będę miał w ogóle okienko, żeby tam pójść? Możliwe, że będę miał. A, to nie na motocyklu, to na tej bieżni. No a to zgaduję właśnie na tym dezodorancie. To pewnie będzie jakiś klej, no. Tutaj. I tutaj. Na kosmetykach, dawaj. No i kurde. O nie! O nie! Ojejku! Pięćdziesiąt dwie sekundy. To się nie uda. Wydaje mi się, że ja już musiałbym zaczynać poziom od nowa. No ale dobra, zobaczymy. Może na styk by było? Ale taka gra na czas. Gdyby on tutaj nie szedł, może by się udało. Piotr, a ty znasz w ogóle Sąsiadów z Piekła Rodem, tych oryginalnych? Kurde, za... O nie. Jezu, za wcześnie. Może by się nawet udało. Nie no, teraz to się na pewno nie uda. Jeszcze raz, fitness. Nie, chwila. No, właśnie pytam o oryginalnych. Hej, Full Fry. Nie, on tutaj idzie, Boże. Uff. No, co się stało? Nie rozumiem, dlaczego on tutaj wrócił. Irytujące. Coś źle kliknąłem? Ojejku. Mieliście dzisiaj wolne? To do osób, które chodzą do szkoły.
Nie, na dół, na dół. No, tutaj. Tutaj. I tutaj. Zdąży? Ech, za wolno się porusza. Dzisiejszy dzień gram na gitarze. Co to znaczy? Wreszcie się udało. Ojejku. Hej, Freetimer! No i super. Czemu on się rozgląda tak, jakby on się spodziewał sąsiada tutaj? Burian, możesz już mówić, gdzie są kolejne przedmioty. Freetimer, nie wiem dlaczego w ogóle miałbyś zdrabniać moje imię. Sauna. 6 pranków do zrobienia. No dobra, czyli idzie do sauny. I w sumie... jak to dwie rzeczy wystarczy aktywować? Jejku, ale się roztapia. O jejku, basen się odblokował. O, ale tutaj zupełnie wyłączony jest pokój u góry i łazienka. Ciekawe. Czyli on w sumie idzie tylko z sauny na basen? A, w tym sensie. Siup. Fuck. No ale dlaczego wyłączyli mi ten pokój w tej planszy? No kurde no. Czyli jak on wraca z basenu, ja powinienem schować się w saunie? Co to jest? Dobra, są pineski. A reszta przedmiotów? I gdzie w ogóle tego użyć? No, pinezek zgaduję gdzieś tutaj?
No tutaj nie pasuje Burian. O, frisbee. O nie, i co teraz? Czy on wraca już tutaj? Ej, ale to... To co ja mam niby zrobić? Ojejku. Czyli muszę ciągle się chować w saunie. Jejku. Czekaj. Po kolei. Miska przy drzwiach na piętro? W którym pomieszczeniu? To? To jest jakaś mała miseczka? Nie wiem. No, nie na tej mi... O, teraz zadziałało, a wcześniej próbowałem i nie wyszło. No to cały czas o to mi chodziło. No dobra, Full Fry, ja kupowałem Switcha w dniu premiery, więc za 1500 w sklepie. Piły bym tutaj użył. Dobra, no to są... Nie, czekaj. A, tutaj. No to są dwa żarty. I tu się mam chować. No tak, bo on do sauny pójdzie. Tutaj pineski. I Burian, coś mówiłeś, jest do użycia, tak po prostu. Okej. Okay. O nie, co? On... O nie, chwileczkę. Dlaczego on tutaj poszedł? I jeszcze tylko termostat. Full Fry, no to ciekawe, co robił, że dostał bana. Jak to się stało? No i 2,5 minuty, no trochę trwa to całe przejście, no. I termostat to będzie ostatnia rzecz, Burian. Uwaga! Czemu te animacje wyglądają jak w zwolnionym tempie? O co chodzi? Nawet prędkość poruszania się postaci.
Co jest? Ojej. Nie, chwileczkę. Ojejku, ja już nie wiem, gdzie powinienem się schować. No kurde. Chyba przewalone. Chyba, że tutaj mogę przejść. Nie mogę. Super. Co to w ogóle za pomysł, że mi blokują pokoje? No... No dlaczego nie? No i nie starczy czasu, no. O, albo teraz ostatnie życie stracę. Ach, to nie jest takie proste. Moment, bo ja już nie wiem co, gdzie było. No to full fry, no to... No to niech się nie dziwi, no. Jeden żart. Burian, coś jeszcze było tutaj? Na parterze to... znaczy nie wiem jak to w sumie traktować. Czy to jako minus jeden, a to parter, czy jak... Drugi żart. Trzeci żart. Dobra, wszystko się zgadza. Czwarty, piąty, szósty. Ładnie. No i świetnie, tylko teraz on pójdzie. Jak dla mnie tutaj jest nie do zrobienia i tutaj trzeba zrobić skuchę. Postać się jednak tak wolno porusza, że nie ma opcji, żeby dotarła na drugi koniec domu. Ciekawe jak to dalej będzie wyglądać. Ciekawe skąd w ogóle ktoś miał pomysł, żeby na podstawie serialu zrobić grę w stylu Sąsiadów z Piekła Rodem.
Dlaczego akurat taki gameplay? No bo już Piekielna Rodzinka jest na podstawie rosyjskiego serialu. Holische Nachbarn na podstawie niemieckiego serialu. I co? Ej, chwileczkę. O nie. Burian. Dlaczego jest 5 na 6? Co pominąłem? No tutaj były już 2. Czy główny antagonista to nie jest przypadkiem masło maślane? Czy antagonista nie jest z definicji głównym złym? O co chodzi? Burian, coś jeszcze? Coś z tym frisbee w końcu? No nie no kurde nie... Chyba nie zdążę. Co? Ej, on podniósł to frisbee. O co tu chodzi? Podniósł frisbee, ale nie ma go w ekwipunku? Nic z tego nie rozumiem. No ale cytryny już były. Chyba, że... A czekaj, może nie dotarł. Może nie dotarł do cytryn, ale wydaje mi się, że tak. Ja już nie wiem. Może tutaj nie przekręciłem? Dobra, idź tutaj, się schowaj. No widzisz, tutaj już się nie da. No i teraz już nie mam gdzie się schować, bo on teraz idzie na basen. Jejku. O, mogę... Ale fajne.
A więc tak to działa, ej, to jest akurat spoko motyw. Mogę zrobić wymówkę, ale tak czy siak, no, muszę zacząć od nowa. Ej, ale wow, fajna mechanika. To mnie zaskoczyło. Ale dlaczego mogę podnieść frisbee? No dobra, cytryny włożone. Spróbuję najpierw tutaj zawory zrobić, a raczej wentyl. Po kolei. Tutaj zrobię osobno termostat bez benzyny póki co. No i zobaczymy. Dobra, zrobione. Ale przedmioty pozbieram tak czy siak. O, nie wziąłem pinezek. Dobra, to potem. Ojejku, też byłem raz w saunie, ale byłem mały. Chyba w podstawówce byłem wtedy. No i teraz musiałbym szybko tutaj uciec. Ale nie wiem, czy to w ogóle możliwe. No teraz się uda, ale on powinien szybciej się poruszać. To nie powinno tak być. A może on nie zdążył się powylegiwać. I to pineski jeszcze nie poszły wtedy. Jejku, ja już nie wiem. Dobra, to idę zrobić wszystko tutaj. Albo nie, tak dla pewności tylko tak zrobię. O fuck, już po mnie. A, może zdążę. Okej, okay. pędź. O ile można to nazwać pędzeniem. No, on tutaj jeszcze trochę czasu spędza. Burian, ale oni chyba się w miarę lubili w sąsiadach i lokatorach, nie? Tam nie było aż tak źle. No i co? Będzie mu za zimno? A, ja mu wodę zakręcam, faktycznie. No tak, no to było. O nie, o fuck, źle. I co, będę miał wymówkę? Ja miałem cały czas być w saunie. Może się pojawi? Nie mam. Ja myślałem, że ja mu po prostu
włączam zimną wodę, ale faktycznie tamtej wody nie było. No to chyba powinno się wszystko udać. Nie kojarzę takiego serialu. Dobra, bo chyba pineski się nie odbyły jeszcze. No to teraz będzie czwarty żart, nie? Czwarty. Okej. Piąty i szósty. Teraz tylko czekać w saunie. Mam nadzieję, że za bardzo się nie spocę. Ciekawe, czy kiedyś trafimy na podróbę sąsiadów z piekłorodem, która będzie lepsza od sąsiadów z piekłorodem. Wydaje mi się, że to chyba niemożliwe. No bo kolejne gry, jakie są tego typu, no to już właśnie takie rosyjskie podróby. Więc pewnie nie będą takie jakościowe. Jak uda mi się je kiedyś dorwać, to na pewno zagramy. No i jest komplet super. Ale nie ma ich już nawet na eBayu, więc musiałbym znaleźć do pobrania chyba. Sok pomidorowy. 5 żartów. Burian, gdzie co jest? Po kolei. O, teraz znowu na dole jest wyłączone. Znowu klej. Tutaj pusto. Czyli zaczyna tutaj. I dzwoni telefon. Ej, udało się przecież. Wiesz co, Full Fry to są fajne gry, ale jednak w trochę innym stylu niż Sąsiedzi z Piekłorodem. Tam trochę chyba, no jednak chodzi o coś innego. Znaczy, nadal chodzi o robienie bałaganu, ale nie robienie takich kawałów. Chociaż też, pamiętam, że też się tam dało coś takiego. Tam jakieś, można było formatować dyski. Dobra, jest znowu śrubokręt. Mam dwa przedmioty, klej i śrubokręt. Tutaj jakieś kuleczki są. O, okej, w śmieciach. To tutaj może? Nie, a to? Też nie. Aj, no i po mnie, skąd miałem wiedzieć? No i w Zemście Kujona i Urzędaza inaczej się też poruszasz i jest inna kamera. Dobra, Burian. Co gdzie? Mam trzy przedmioty. O,
Dobra, jedno poszło. Klej może na telefonie, o ile to faktycznie jest klej. Tak mi się nadal wydaje. Czekaj, miód z kuchni? No ej, co jest? Czemu on tutaj chodzi, tak? Na balkonie. O, jest tutaj faktycznie. Ciężko idzie. Co, czemu nie wyszło? No kurde. Czekaj, miód z kuchni. Gdzie jest miód? Tu jest miód. O, jest miód. Czekaj. Do sokowirówki. To jest sokowirówka. To jest jeden żart. Chyba Burian jeszcze jedno. No, cztery wypisałeś dopiero. Okej. Pek, pek, pek. Porobione. Tutaj zamieniamy. Tutaj odkręcamy. A gdzie są okulary? Gdzie są okulary? Ojejku, faktycznie jest coś takiego. Burian. Ledwo widać. Jest! Jest malusieńkie. Ach, szkoda. Musi jeszcze jedną rundkę zrobić w takim razie. Fulfright, ta gra, o której mówisz, chyba niedawno wyszła na Steamie, ta kolekcja.
Mam ją na liście życzeń, bo lubię takie point and clicky. No i kurde, mogliśmy już mieć poziom gotowy. Szkoda. Do łazienki w ogóle się nie przechadza, więc się schowam. Z ciekawości sprawdzam, czy mogę coś tutaj jeszcze podnieść. A, czyli te bonusowe przedmioty, one dają mi możliwość wymówki. Ej, super! Czyli to nie tak, że to się pokazuje w losowym momencie, tylko ja je zbieram. Tak jak wtedy to frisbee, nie pokazało się w ekwipunku, ale tutaj mi dodało. Teraz zebrałem gazetkę. No i też dodało, fajne. Na pewno ułatwia grę, która, no, taka toporna trochę jest. Ale się chłodzi. Po co w ogóle zakłada okulary, skoro od razu je zdejmuje? No i fajnie. Do it yourself. Połowa poziomów za nami. Cztery żarty. Chyba nie będzie źle. Ale ujejku, ile pomieszczeń tutaj. No tak, majsterkuję. Skoro jest tyle pomieszczeń otwartych, to może nie będzie takich trudności z poruszaniem się po domu, uciekając przed nim? 2 przedmioty w kuchni? O fuck, szkoda, że... Ech, moment, powtórzę. Skoro to dopiero początek. 2 w kuchni, ale no co? Żarty, przedmioty? Jakaś kawa. Faktycznie! Jest! Jest tam coś takiego. O, to pewnie tutaj. Skoro to jest kawa, to jako pokarm dla rybek. To zawsze tak działa. Co? Nie tym razem? Jak to? A może prosto do akwarium? Też nie? No i... kurde. Od nowa zacznę. Burian, najpierw mi mów, gdzie są wszystkie przedmioty? Co? Czekaj, no na żółtym. No jak to nie... Na tym? To bardziej pomarańczowe.
To jest herbata do brązowych pi... O, jest. Do młynka. Okej. Okay. No i po mnie, ups. Dobra, dwa żarty gotowe. No to pozostałe dwa, Burian. Gdzie był wcześniej? Tutaj? Jest. I ostatnie. Okej, jest, ojejku. O fuck, idziesz na górę? O nie, idziesz na górę! Dogadajmy się. Czy on w ogóle chodzi tutaj na balkon? Bo jak nie, to ja pójdę sobie chętnie. A, nie mogę pójść, okej. I to wszystko, Burian? Nie miało się coś już wydarzyć przypadkiem? Jejku, ja nie wiem, gdzie się mogę schować. Moment. Może będę póki co na środku. Fajne żarty są tutaj. No dobra. I... ojejku. Teraz nie wiem, czy on tutaj idzie. Okej, okay, idzie na dół. Ojeju. I co? Okej. No i czwarte. Co? O, już myślałem, że wychodzi. O nie, o nie, o nie, i co? Dobra, siadam. Dobrze. Ojejku, trudna ta gra. Pięć żartów.
Knallkörper. Tutaj... Nie wiem co? Wirkung. Popala sobie, no to pewnie tutaj będzie dynamit. Nie? Ojejku, jeszcze do łazienki idzie. On ma taką ścieżkę tutaj pogmatwaną. Dlaczego nie zrobili... dlaczego nie zrobili tej ikonki, co robi? Nie, no kurde. No to teraz po kolei, co gdzie? No kurde, no. Chyba... Nie wiem, czy zaczyna Czernowa, no bo mam ostatnie życie i coś czuję, że stracę je. Strasznie długa ta animacja w ogóle, po co? Okej. Nie ta butelka. No chyba że spróbuję jeszcze raz i nagle zadziała. Oj, Burian, to gdzie będzie ostatnie? Nie, czekaj, jeszcze... klucz. O Jezu, stresuje mnie to, bo nie wiem co, gdzie i jak. Czekaj, ser na fotelu. To jest, rozumiem, sprężyna. A dynamit w końcu gdzie? No i po mnie.
Jejku, ja nie wiem już skąd wziąłem te wszystkie przedmioty, bo ja klikam na oślep z nadzieją, że po prostu będzie. Kurde! Nie no, trzeba od nowa. Czekaj, Burian, bo ja się już pogubiłem w tym wszystkim. Powoli. Nie wiem, ile on czasu tutaj spędza. O, to mógłbym wziąć, żeby się wygadać. Kurde. Jejku. Klucz na szafce w siłowni i paliwo też na szafce w siłowni. Nie muszę w ogóle czekać, aż skończy się animacja. I on teraz chyba tutaj przyjdzie i po mnie, prawda? No tak, ale możemy pogadać. Czekaj, Burian, w szafce tutaj coś jest. Ale klucza nie potrzebowałem. Co z tym? Co to jest? Gdzie tu jest wąska szafka?
w ogóle ten klucz mi jest do czegokolwiek potrzebny, no bo mam to i to. Może jest więcej niż jeden przedmiot wymagany. Ojeju. I co, schodzi na dół? Fuck. Co to w ogóle jest? A, to jest paliwo, rozumiem. No, nawet jak się wczytam w etykiety, to jest fuel. Jaka wąska szafka? No, nie no, kurde, no... Ta gazeta musi tam czekać na mnie. A, to jest szafka. Okej. Dobra. Teraz miejmy po prostu nadzieję, że starczy czasu. O nie, widzę jak go mało. Chyba nic z tego. Ojejku, on nie zrobi całej rundki przecież. Oj, ale szkoda. No i tak po mnie. W zasadzie mogę pójść po to paliwo. To zawsze kilka kroków mniej potem będzie. Dobra. I teraz chyba tutaj pójdzie. Dobrze kojarzę? Nie, teraz na dół idzie. Okej. Okay. Moment. Jeszcze załatwię to. No, otwieraj. I tutaj jeszcze, żeby mieć wymówkę. A, no i chwila, klucz. Klucz ważniejszy. No zbieraj go. I co, wymknę się? Nie, nie wymknę się.
Znaczy, mogę sobie z nim pogadać, więc pogadajmy. No ale spoko. Teraz to się wszystko uda. Team Sonica, grasz na telefonie czy wydanie steamowe? I co, i rozumiem, że to tutaj. Okej. No i wszystko. Teraz tylko nie dać się złapać. A to taki niewinny żartik z tą sprężynką. Ale głos ma podobny do oryginalnego sąsiada. Też tak bełkocze. Ło, ale zionął ogniem. Super, przedostatnia plansza. 5 żartów ponownie. I z tego co widzę, prawie cały dom bez dwóch pomieszczeń jest otwarty. Wszystko jest. Na tej miotle? Na tej miotle. Okej. O, mam 10 minut, ale... O kurde, mam 10 minut, ale tylko jedno życie. O, jacie. O, no i po mnie? Nie, chyba jeszcze nie. Kurde, ale co to za pomysł? Jedno życie. Co z tego, że mam tyle czasu? A pozostałe przedmioty? Najbardziej stresuje mnie uciekanie przed nim. Kurde! Nie!
beznadziejny pomysł z ilością żyć. Wszędzie powinno być po 5 i tyle. O, wymówka, super. Nie idź tutaj. Dobra. Co to jest? Jakiś telefon? Nie idź na górę. Nie idź na górę. O. Tak sobie sprawdzałem. Co to jest? Kurde, nie wiem, gdzie on teraz pójdzie. Idź na dół. Dobrze. Okej, czyli tak jak myślałem. O, chwila, zgubiłem go. Dobra, jest. Ojejku. Chyba wszystko? Nie wiem, czego jeszcze nie zrobił. O, nie, nie, nie. Oj. Chyba mogę iść na dół. Cześć, Artur. Chyba jestem już bezpieczny. Nie ma żadnego żartu z telefonem, Burian. Na dół. Nie pójdziesz tu. No, fuck. Idziesz na dół? Nie, nie idziesz. O jejku. O rany. Udało się. Dzięki, Burian. Ostatnia plansza. Nie wiem, ile by mi to zajęło, gdybyś nie pomagał. Trudno się gra bez rozumienia opisów przedmiotów. 8 żartów i jedno życie?
To jakaś pomyłka. A pokoje wszystkie? Nie, tak jak poprzednio. Tutaj jakieś szpilki. Co ten sąsiad wymyślił? O, młynek. Coś. Śmieci. I co, pewnie nie ma żadnych przedmiotów, które mi pomogą się potem wygadać, nie? Kurde. Ojejku. Dobra, tu nic nie było. A, i nie da się przechodzić, czyli te pomieszczenia też są tutaj niedostępne. Okej. Nie wiem, co to jest w sumie. Grzałka, okej. Sześć przedmiotów, a osiem żartów. Hej, Kusef. O, czyżby on w ogóle tutaj na dole nie spędzał czasu? Kusef! Właśnie przyszedłeś. Burian, nie pasuje. Coś innego do akwarium? O nie. Ech. O, tutaj on się czymś smaruje, to pewnie ten ostry sos tam będzie pasował.
Burian, ale to gdzie tak grzałka? O, patrz, teraz weszło. Ej, co jest? A, musi być jeden żart naraz. Okej. Czekaj, pójdę sobie tutaj na dół. Tu jest bezpiecznie. I przeczytam to, co napisałeś. No, akurat trochę za późno, bo akurat wszedł do kuchni. Chyba, że zdążę. Nie, nie zdążę. Ale mam dużo czasu, jeszcze tutaj mogę sobie stać w nieskończoność, nic się nie dzieje. Pety na żółtych. Młynek na niebieskich. Okej. No i kurczę, musiałbym jakoś zrobić ucieczkę. Bo on potem pójdzie się przebrać, okej. No dobra, najwyżej powtórzymy. Wygląda na to, że przejdziemy tę grę w niecałe... dobra, uwaga. W niecałe... 2 godziny. Chwila, bo teraz nie wiem, czy on... Czy on tutaj pójdzie, skręci? Ojejku, nie pamiętam. Szybko! No, no klikam! Boże! Klikam na te drzwi, dlaczego się zatrzymał? Jejku, ale szkoda. Oj, źle.
mógłbym niby iść na górę i tam już zbierać rzeczy, załatwiać wszystko, ale nie chcę ryzykować. A sos piekący, czy co to tam jest? Na czym burian? O, na tym zlepku pikseli. Fajnie. No i teraz znaleźć moment na to miejsce. W sumie to jest chyba już ten moment. Tak. I czekaj, tutaj igły. Nie, czekaj, tu nic nie ma. A, to jest do rozmowy, okej. Czekaj, czy ja czymś zapomniałem? Czekaj, gdzie jest pułapka? Czekaj. Gdzie jest pułapka? I teraz szybka akcja. On idzie tutaj. Dobrze. Tutaj idź. Uff, udało się. Zobaczę, czy jest na miejscu. Jest na miejscu. Jeszcze dwa żarty. Sól dla... O, rybek, cześć święta łyba. Przeszedłeś na końcówkę, bo właśnie robimy ostatnie żarty w ostatnim poziomie. No dobra, skoro to końcówka gry, to jak wam się podobało? Jest to całkiem spoko odsłona sąsiadów, jeśli chodzi o te nieoficjalne. Ale tak jak mówiłem, szkoda, że jest limit czasowy, szkoda, że nie widać, co robi sąsiad, bo przez to gra jest okropnie trudna. No ale tak poza tym, super. No, szkoda, że nie jest po polsku, ale to akurat nie jest, no, wada gry. Dokładnie ta sama? No i udało się. No i to cała gra. I tyle. To jest ekran końcowy. Dla mnie spoko, ale
gdyby nie pomoc Buriana, to ja nie wiem, byśmy może z 5 godzin dzisiaj grali. Tu są autorzy. No dobrze, to było całe Holische Nachbarn. Na kolejnym live'ie zagramy Vaifluid, czyli grę, gdzie sterujemy kroplą wody. Na dzisiaj to tyle. Fajnie, że byliście. Do następnego razu. Na razie. Cześć. Pa, pa.